Publikujemy w Rzeczpospolitej tekst o tym, że rządowy program leczenia niepłodności jest dziurawy. Na przykład pary mogą wyłudzać refundację i to w czasie, gdy nie ma pieniędzy na szereg procedur ratujących życie. In vitro to bardzo ważna sprawa dla par mających problem z poczęciem dziecka, ważna dla samych tych dzieci, czy ktoś inny powie zarodków, ale też nas wszystkich. Przez lata oficjalny nurt debaty publicznej niestety pomijał to zagadnienie. Postęp będzie taki, że będziemy mieli uregulowane jako tako te kwestie, niestety pod stołem. Tymczasem ranga sprawy wymaga społecznego kompromisu i ustawowego uregulowania. Czy nie jest paradoksem obecnych czasów, że parlament zajmuje się ubojem rytualnym, a ludzkie zarodki zdaje na łaskę ministerialnego okulnika? In vitro wymaga prawnej powagi.